przydałby się kadrze taki piłkarz, taki lewoskrzydłowy jak Kamil Kosowski? Kamil, w tobie jest więcej obaw czy nadziei przed tym mundialem? Najwięcej optymizmu, tak mi się wydaje. Po tym ostatnim sprawdzianie, gdzie przecieraliśmy oczy ze zdumienia, co prawda wygranym, ale jednak bez stylu, to mi się wydaje, że ten kolejny mecz będzie zdecydowanie lepszy, bo brakowało nam jakości po prostu na boisku, a tą jakość w tym pierwszym meczu z Meksykiem będziemy mieli w postaci na pewno Roberta Lewandowskiego, Piotrka Zielińskiego, Matiego Kasza i Niko Zalewskiego. No właśnie, bo są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, że nieważne jaki styl, ważne, żeby wygrać, a druga szkoła martwi się, że gra jest paździerzowa, że tak powiem. No nie? Ty w której części jesteś? No ja chyba tak po środku. Ja bym ten pragmatyzm połączył jednak z taką fantazją. Trzeba grać też dla kibiców, trzeba się z tego cieszyć, więc jakby tutaj nie sądzę, żeby najlepszy napastnik świata i najlepsza dziesiątka w Europie była zadowolona z tego, że muszą, no nie wiem, 70% meczu bronić na własnej połowie. Nie, to są ludzie, którzy uwielbiają grać do przodu i mam nadzieję, że to nam zademonstrują. Wychwalamy naszych piłkarzy za grę w klubie, natomiast na Mistrzostwach Świata oni stają się inną drużyną. W ogóle nie są drużyną na Mistrzostwach Świata ostatnio. W 2018 roku było fatalnie. Wszyscy się boją, Polacy się boją, że teraz będzie podobnie i dodatkowo nie ma za dużych nadziei chyba w narodzie. Nie bójmy się. Nie bójmy się, Polacy. No to są prawdopodobnie ostatnie mistrzostwa dla kilku piłkarzy. Nie wiem, czy dla Roberta, bo on też już ma swoje lata i nie wiem, czy za 4 lata będzie w stanie... 38 lat. Czy będziemy w stanie na nim opierać grę i czy on będzie w stanie dawać to, co daje dzisiaj. Natomiast dzisiaj jest wielkim piłkarzem i myślę, że my zagramy tak, żeby każdy kibic w Polsce był dumny z tej drużyny. Na koniec o Piotra Zielińskiego chciałem cię zapytać, czy ty masz nadzieję, czy ty uważasz, że on przełoży tą fantastyczną grę, tą genialną czasami grę z Napoli na reprezentację? Ostatnie mecze Piotrka w reprezentacji były bardzo dobre. Jakby trochę wyluzował, tak mi się wydaje. Podpisał kontrakt z Napolem, ale jestem przekonany, że tam w grze są bardzo duże pieniądze, jest przed wielkim transferem. Szkoda, że nie odszedł do Liverpoolu wtedy, kiedy o tym była mowa, bo akurat Liverpool potrzebuje takiego piłkarza. No ale cóż, Piotr podpisał nową umowę i gra jak z nut, Napoli zmierza po Scudetto, także wszystko się dobrze układa. Przydałby się kadrze taki piłkarz, taki lewoskrzydłowy jak Kamil Kosowski? Gra jest troszeczkę inna, a napastnicy troszeczkę wymagają innych podań, natomiast wydaje mi się, że Robert Lewandowski z 10 dośrodkowań prawdopodobnie strzela 8 bramek, więc chyba nie byłoby najgorzej. Dziękuję bardzo. Dzięki.